Chciałabym dzisiaj mówić o temacie, który jest dla mnie dość trudny, ale dojrzewałam do niego dość, myślę, że wystarczająco długo, żeby go dziś poruszyć. Chciałabym mówić o grzechu. Bardzo często spotykamy się z takim stosunkiem do grzechu, albo sami taki mamy, że albo czujemy, że powinien nam się nie podobać. Bardzo często mówi się o tym, że powinniśmy jako chrześcijanie czuć obrzydzenie do grzechu, do tego, co złe. Bardzo często grzech, okrucieństwo, przemoc powoduje nasz gniew, powoduje w nas złość, niezgodę na to, co się dzieje. A ja chciałabym dzisiaj mówić o jeszcze innym stosunku do grzechu, jaki jest pokazany w Biblii, jakiego być może często brakuje w naszych sercach. Chciałabym mówić o czymś, co bardzo wyraźnie widać na przykładzie Boga i Jego odniesienia się do grzechu. Otwórzcie razem ze mną Księgę Ezechiela, 28 rozdział. To jest dość znany fragment, pieśń żałobna nad królem Tyru. Chciałabym, żebyśmy dzisiaj spojrzeli na to nie tylko jako na historię upadku, nie tylko jako na historię szatana, ale szerzej jako opowieść o grzechu właśnie. Księga Ezechiela, rozdział 28, czytam od wersetu 11. I doszło mnie słowo Pana tej treści. Synu człowieczy, zanudź pieśń żałobną nad królem Tyru i powiedz mu, tak mówi wszechmocny Pan. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. Byłeś w Edenie, ogrodzie Bożym. Okryciem Twoim były wszelakie drogie kamienie. Karneol, topaz i jaspis, chryzolit, beryl i onyks, szafir, rubin i szmaragd. Ze złota zrobione były Twoje bębenki, a Twoje ozdoby zrobiono w dniu, gdy zostałeś stworzony. Obok cheruba, który bronił wstępu, postawiłem Cię. Byłeś na świętej górze Bożej, przechadzałeś się pośród kamieni ognistych. Nienagannym byłeś w postępowaniu swoim od dnia, gdy zostałeś stworzony, aż dotąd, gdy odkryto u Ciebie niegodziwość. Przy rozległym swoim handlu napełniłeś swoje wnętrze gwałtem i zgrzeszyłeś. Wtedy to wypędziłem Cię z góry Bożej, a cherub, który bronił wstępu, wygubił Cię spośród kamieni ognistych. Twoje serce było wyniosłe z powodu Twojej piękności. Zniweczyłeś swoją mądrość skutkiem swojej świetności. Zrzuciłem Cię na ziemię. Postawiłem Cię przed królami, aby się z Ciebie naigrawali. Zbezcześciłeś moją świątynię z powodu mnóstwa swoich win przy niegodziwym swoim handlu. Dlatego wywiodłem z Ciebie ogień i ten Cię strawił. Obróciłem Cię w popiół na ziemi, na oczach wszystkich, którzy Cię widzieli. Wszyscy, którzy Cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad Tobą. Stałeś się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Mamy tutaj bardzo wyraźne trzy części tej historii. Mamy bardzo dobry, bardzo ładny początek, który, kiedy pierwszy raz spotkalibyśmy się z tą historią, czyta się bardzo przyjemnie. Mielibyśmy wrażenie, że to hymn pochwalny na cześć jakiejś istoty, dotykający wszystkiego. Jest tu mowa o doskonałości, ty, który byłeś odbiciem doskonałości, a więc o najwyższej formie wartości etycznych, o najwyższym poziomie moralności tej istoty. Jest tu mowa o mądrości, czyli najwyższej wartości poznawczej. To jest istota, która wie, która ma doświadczenie, która... No, mądrość to wartość najwyższa. Jest mowa o najwyższej wartości estetycznej, czyli o pięknie tej istoty. To takie trzy wartości, które od starożytności były cenione jako pełnia wszystkiego, pełnia piękna. Całość na najwyższym poziomie. Całość na najwyższym poziomie duchowym, intelektualnym i fizycznym, jeśli można tak odnieść się do tej istoty. Bardzo wysoka pozycja. Wszystko, co jest tu opisane, wszystkie te wymieniane kamienie, cały widok bycia obok cheruba, który jest na świętej górze Bożej, przechadzania się pośród kamieni ognistych, wszystko to pokazuje wyjątkową pozycję postaci, która tu jest opisywana, wyjątkową wartość tej postaci, no po prostu wyjątkowość
wyjątkowość, wielkość tej postaci. Jeśli zestawimy to z tym, co dzieje się później, od wersetu 18 przede wszystkim, uderza nas ogromna przepaść między tymi częściami. Drogie kamienie, którymi okryty był anioł tutaj przedstawiony, zmieniają się w popiół, w który on się obraca. Miejsce obok cheruba, które zajmował, przechodzi w akt wypędzenia go ze świętej góry. Lucyfer jest nazwany na początku odbiciem doskonałości. Nie da się powiedzieć o kimś niczego większego, lepszego, niż że jest odbiciem doskonałości. Kończy jako odstraszający przykład i przepada na wieki. Jeśli zestawimy te dwa wersety, werset 12 i werset 19, jeszcze bardziej czuć tę przepaść, tę przejmującą różnicę pomiędzy tym, co było i tym, co stało się później. Ty, który byłeś odbiciem doskonałości, pełnym mądrości i skończonego piękna. I werset 19. Wszyscy, którzy cię znali pośród ludów, zdumiewali się nad tobą, stałeś się odstraszającym przykładem, przepadłeś na wieki. Dlaczego Bóg, mówiąc o tej historii, używa pieśni żałobnej? Jest wiele historii triumfu w Biblii, gdzie Bóg zwycięża nad grzechem, zwycięża nad historią tej ziemi. A tutaj pieśń żałobna. Pieśń to zwykle coś wzniosłego, uroczystego, ale pieśń, muzyka, to coś, co odwołuje się bezpośrednio do naszych emocji. To nie jest taki kod intelektualny, rozumowy. To jest coś, co dotyka serca. Kiedy słuchacie muzyki, bardzo często... Muzyka to nie jest coś, co da się na przykład komuś opowiedzieć. Sama muzyka, bez tekstu. To jest coś, co odczuwamy wewnątrz. I Pan Bóg tutaj, używając pieśni, używa słów, ale ten gatunek daje nam po to, żebyśmy odczuli niejako, co dzieje się wewnątrz serca Bożego. Pan Bóg chce nam przekazać pewne emocje, które odczuwa. Dlaczego jest to pieśń żałobna? Przed tym fragmentem, który przeczytałam, Pan Bóg, mówiąc o księciu Tyru, mówi o jego śmierci. Przeczytam wersety 9 i 10 z tego samego rozdziału. Czy jeszcze wówczas będziesz mówił w obecności tych, którzy cię będą zabijali, jestem Bogiem, a wszak jesteś tylko człowiekiem, a nie Bogiem, i w mocy tych, którzy cię kładą trupem? Umrzesz śmiercią nieobrzezanych z ręki cudzoziemców, bo ja to powiedziałem, mówi Wszechmocny Pan. Bóg, można powiedzieć, śpiewa nad szatanem, nad istotą, która upadła w grzechu, pieśń żałobną. To niesamowicie przeżywa serce, jeśli spojrzymy na to w ten sposób. Pan Bóg odczuwa stratę i ból w związku z tym, co się stało. Ogrom Bożej miłości staje się tutaj ogromem Bożego cierpienia w związku z pojawieniem się grzechu. W związku z tym wszystkim, do czego grzech doprowadza. W Biblii są też inne pieśni żałobne. W rozdziale 27, czyli rozdział wcześniej, wprowadzający do tej historii, w rozdziale 28, w zasadzie cały rozdział 27 to pieśń żałobna nad Tyrem. Rozdział 28, pieśń żałobna nad królem Tyru. Rozdział 27, pieśń żałobna nad Tyrem. Tyr jest tutaj przedstawiony jako okręt, jako przepiękny okręt, który odnosi sukcesy, handlując na całej ziemi, przywożąc, dostarczając wielu, wielu dóbr, bardzo często rzadkich dóbr. Przeczytam tylko kilka wersetów z tego rozdziału. Zachęcam do zapoznania się z nim w całości, w kontekście tych tekstów z 28 rozdziału. Przeczytam werset 4. To jest... Ten rozdział zbudowany jest analogicznie. Na początku mamy wizję tego, jak dobrze było, ile dobrego ten okręt mógł spowodować, jaki był silny, jak dobrze był zbudowany. Koniec pokazuje konsekwencje tego, co się stało i ostateczne losy tego okrętu. W wersecie 4 mamy napisane, jak
Piękny był to okręt. W samym sercu mórz są Twoje granice. Budowniczowie Twoi nadali Ci kształt nieskończenie piękny. Katastrofa opisana jest w wersetach od 33 do 36. Gdy Twoje towary wyładowano za morzami, karmiłeś dosyta liczne ludy. Obfitością swoich dostatków i swoich towarów wzbogacałeś królów ziemi. Teraz zostałeś zdruzgotany na morzach. Zginąłeś w głębinach wód. Twoje towary i cały Twój lud pośród Ciebie zatonął. Wszyscy mieszkańcy wysp zdumiewają się nad Tobą i wszyscy ich królowie drżą ze strachu. Na ich twarzy zmieszanie. Kupcy spośród ludów gwiżdżą na Ciebie. Stałeś się odstraszającym przykładem. Przepadłeś na wieki. Te ostatnie słowa powtarzają się tu i tu, więc możemy wnosić z tego, że to jest jedna historia. Tutaj, jeśli chodzi o ten okręt, pokazany jest trochę szerszy obraz. Obraz ludów, które toną wraz z okrętem. Obraz zdruzgotania, który dotyka też nie tylko samego okrętu, ale wszystkich, którzy byli z nim w jakiś sposób związani. W rozdziale 28 mamy spojrzenie indywidualne na jedną postać, ale koniec jest dokładnie taki sam. Bóg poleca śpiewanie pieśni żałobnej nie tylko nad Tyrem. Otwórzmy księgę Amosa. Rozdział 5. Księga Amosa, rozdział 5. Werset 1. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną domu Izraela. Czy to nie przerażające, że Bóg pieśń żałobną, którą skierował w księdze Ezechiela do szatana, którą śpiewał po upadku ludzi w grzech, nie tylko ludzi, po upadku istot stworzonych przez siebie w grzech, w księdze Amosa musi skierować do swojego wybranego ludu. Słuchajcie tego słowa, które ja nucę nad wami jako pieśń żałobną domu Izraela. Upadła, już nie powstanie dziewica Izraela. Leży na własnej ziemi i nikt nie może jej podnieść. Bo tak mówi Wszechmogący Pan do domu Izraela. Miasto, które wyprawiło w pole 1000, zachowa 100, a to, które wyprawiło 100, zachowa 10. Bo tak mówi Pan do domu Izraela, szukajcie mnie, a żyć będziecie. Jak bardzo Bogu zależy na tym, żeby wszyscy skazani na zagładę, pieśń żałobną śpiewa się nad umarłymi, żeby wszyscy znaleźli jednak drogę ratunku. Jak bardzo rozpaczliwa jest to próba ratowania. Skupiłam się na tej pieśni żałobnej, ponieważ brakuje tego w moim sercu i myślę, że w wielu waszych być może również brakuje takiego spojrzenia smutku na to, co się dzieje wokół nas pod wpływem grzechu. Bardzo często budzi to naszą złość. Bardzo często niesprawiedliwość budzi w nas taką potrzebę, że powinno to zostać uporządkowane. Osoba, która czyni coś złego, powinna zostać ukarana. To budzi gniew, to budzi złość, to budzi różne reakcje. Bardzo często chcielibyśmy brać sprawy we własne ręce. Bardzo często zapominamy przy tym, ile konsekwencji niesie za sobą grzech. Bardzo często zapominamy przy tym, że to nie jest kwestia jednego czynu. To nie jest kwestia tego, że postąpiliśmy tak, a nie inaczej. To nie jest sprawa późniejszych problemów, które się pojawiają. To jest sprawa zniszczenia wszystkiego. To jest sprawa złamania serca Bożego. To wszystko, co się dzieje, nigdy nie pozostaje bez dalszych skutków. To jest rozkład całego pięknego, idealnego świata, który stworzył Bóg. Popatrzmy na szatana jako na istotę, która była doskonała i popatrzmy na to, jak jest teraz. Popatrzmy na świat, który nas otacza. Kiedy czytamy pierwsze rozdziały Biblii, kiedy skupiamy się na tych dniach stworzenia, o których mówiliśmy wcześniej, wyobrażamy sobie te obrazy pojawiających się zwierząt, pojawiających się roślin, światła. Kiedy spojrzymy teraz wokół siebie, to wszystko jest, jakie jest, przez to, że na świecie pojawił się grzech. To nigdy nie jest błaha i mała sprawa. Jest taki werset w Biblii, że ponieważ rozprawie się rozmnoży, bezprawie się rozmnoży, miłość wielu oziębnie.
Boża miłość nie ziębnie ze względu na mnożenie się grzechu. Boża miłość rozwiązała to wszystko. Myślę, że to jest recepta na to, żeby nasza miłość też nie oziębła. Zachowywanie tej miłości, pomimo tego, że przynosi nam ból w zetknięciu się z grzechem. Otwórzcie ze mną Księgę Jeremiasza, 13 rozdział. Ten werset rozrywa moje serce, kiedy go czytam, bo to też jest opis Bożej reakcji na grzech człowieka, na to, że człowiek odrzuca Boga. Księga Jeremiasza, rozdział 13, werset 17. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Wiecie, Pan Bóg stawia nas trochę inaczej, niż my często stawiamy sami siebie. Pan Bóg cierpi z powodu grzechu, nie ze względu na siebie. Pan Bóg cierpi to, że go odrzucamy, nie ze względu na sam brak relacji z Nim. Pan Bóg wie, do czego to wszystko prowadzi. My nie mamy porównania, wiecie? My nie widzieliśmy ziemi, kiedy została stworzona. Pan Bóg wie, jak bardzo to wszystko upadło. My nie mamy dostępu do istoty Lucyfera, jak wyglądał na początku. Nie jesteśmy w stanie do końca określić, jak to wygląda teraz. Pan Bóg wie. Pan Bóg wie, ile kosztuje grzech. Pan Bóg wie, jak ogromny upadek zaszedł od początku, kiedy wszystko było idealne, do teraz. My mamy pewne przebłyski tego. My widzimy pewne rzeczy wokół siebie. Boże serce jest niezwykle wrażliwe. Otwórzmy Księgę Mateusza, Ewangelię Mateusza, rozdział 23. Tam pojawia się rozpaczliwy okrzyk Chrystusa, podobny do tego, jaki czytaliśmy w Księdze Amosa. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani. Ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto wam dom wasz pusty zostanie. Wiecie, te ostatnie słowa to nie jest groźba. To nie jest, że Pan Jezus rozgniewał się i chciał powiedzieć Izraelowi, że teraz spotka ich to, na co zasłużyli. To jest okrzyk człowieka, który naprawdę chciałby uratować kogokolwiek i który nie może uratować tych wszystkich ludzi, których chciałby, ponieważ oni nie chcą. Ponieważ dla jakichś błahych spraw, ze względu na różne rzeczy, zdecydowali iść inną drogą i postąpić inaczej. Widzimy w swoich rodzinach, widzimy wśród swoich bliskich, jak bardzo grzech jest w stanie wywrócić wszystko do góry nogami. Widzimy w swoim sercu, jak bardzo grzech jest w stanie wywrócić wszystko do góry nogami. Wystarczy dopuścić do siebie niewłaściwy element i już wszystko zaczyna iść w niewłaściwą stronę. Widzicie to wokół siebie, prawda? Pan Bóg też to widzi. Pan Bóg wielokrotnie pokazuje nam, że to jest poważna sprawa, że każda nasza decyzja to jest poważna sprawa, że każda decyzja podejmowana przez innych ludzi to jest poważna sprawa. Chrystus wie, że my bardzo często nie znamy konsekwencji tego, co robimy. Chrystus miał tę świadomość nawet na krzyżu, kiedy modlił się: odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Chrystus wiedział, co oni czynią. Dlatego potrzebujemy Bożego spojrzenia na grzech. Pełnego bólu, pełnego cierpienia, ale właśnie pełnego, świadomego podejścia do tego, co dzieje się wokół nas. Bo wtedy nie mamy potrzeby mścić się za doznane sobie krzywdy, bo wiemy, że to nie prowadzi do niczego dobrego, a jedynie namnaża dalsze cierpienia i dalsze konsekwencje grzechu. Wtedy wiemy, że ludzie obok nas, którzy robią coś niewłaściwego, cierpią i idą w kierunku, który naprawdę ich zniszczy,
I to sprawia, że patrzymy też na nich inaczej. Myślę, że potrzebujemy Bożego spojrzenia na grzech. Takie spojrzenie, świadomość tego, że to, tak jak mówiłam, że to wszystko łamie Boże serce, prowadzi Boga do śpiewania pieśni żałobnych, bardzo emocjonalnych, pełnych bólu. Takie spojrzenie daje zwycięstwo nad grzechem. Takie spojrzenie, które opiera się na świadomości czegoś, co jest szersze niż tylko tu i teraz. Które opiera się na świadomości prawdziwego oblicza grzechu. Nie jako jednorazowego aktu, ale jako elementu, który wchodzi do serca i niszczy wszystko. Takie spojrzenie sprawia, że znamy swoją bezsilność wobec Boga. Że wiemy, że to nie nasza siła uwalnia nas od pewnych zachowań. Że wiemy, że to nie jest kwestia wyuczenia się pewnych rzeczy albo ograniczenia pewnych rzeczy. Ale tak jak Chrystus prosi tutaj, abyśmy pozwolili Mu zgromadzić się pod Jego skrzydłami, tak my wiemy, że nigdzie indziej nie jesteśmy bezpieczni, tylko w Jego ramionach. To wreszcie sprawia, że jesteśmy w stanie kochać grzesznika. Naprawdę go kochać. Wiecie, jakiś czas temu widziałam wykład na temat leczenia raka, na temat współczesnych metod leczenia raka. Profesor, który go prowadził, powiedział, że obecnie problemem nie jest brak lekarstwa na raka. Obecnie problemem jest fakt, że lekarstwo, które zabija raka, zabija też pacjenta. I potrzebujemy lekarstwa, które nie wyrządzi szkody pacjentowi, a zabije raka. Nie postępujmy tak z ludźmi, którzy są wokół nas. Nie starajmy się zabić grzechu, zabijając grzesznika. Pamiętajmy o tym, jak Bóg podchodzi do grzechu. Pamiętajmy o tej przejmującej pieśni żałobnej, która pokazuje, że to nie jest kwestia ambicjonalna, to nie jest kwestia tego, co nam zabrano albo co nam zrobiono. To jest kwestia tego, jak funkcjonuje świat wokół nas i jak my jako chrześcijanie dzięki pomocy Bożej jesteśmy w stanie funkcjonować w tym świecie, nadal zachowując miłość, niezależnie od wszystkiego. Amen.